Sławomir Ćwik, Polska 2050. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Wbrew składanym obietnicom rządy Prawa i Sprawiedliwości oszukały swoich wyborców i nie zadbały o rozwój Polski Wschodniej. Brak zrównoważonego rozwoju dla Polski Wschodniej, w szczególności dla terenów dawnego województwa bialskiego, chełmskiego i zamojskiego, powoduje demograficzną katastrofę dla tego regionu. Szczególnie młodzież masowo emigruje z tych terenów, przesiedlając się do aglomeracji i bogatszych regionów, gdzie poszukują lepszej pracy i wyższego wynagrodzenia. Zgodnie z prognozami, taka polityka doprowadzi do demograficznej katastrofy i wyludnienia się tych terenów. Dlatego, panie premierze, zwracam się z pytaniem i prośbą. Czy Polska Wschodnia może liczyć na decentralizację instytucji i przeniesienie części z nich, szczególnie do byłych miast wojewódzkich, na inwestycje w infrastrukturę w Polsce Wschodniej i na granty dla inwestorów tworzących atrakcyjne miejsca pracy i rozwój turystyki? Cała Polska tego potrzebuje. Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Samborski, PSL Trzecia Droga.